Siemanko, siemanko, mamy 18 maja, wtorek, czyli zaczynamy od kryptoniusów. Jeżeli po raz pierwszy jesteście na moim kanale, pamiętajcie, że jeżeli się interesujecie gamingiem, a szczególnie opartym o blockchain, technologię NFT i kryptowaluty, to żeby zasubskrybować, bo tutaj dostaniecie wszelkie poradniki, ale też codzienne newsy odnośnie gamingu i technologii NFT. Pamiętajcie, by oglądać od dechy do dechy, a następnie udostępniać na swoich social mediach, tak aby nasza grupa rosła tutaj. A my już lecimy z NFT newsami, także zapraszam. I na samym początku drobna prywata. Powoli zbliżamy się do 500 subskrybentów, także mam nadzieję, że tutaj nowe osoby dadzą suba i w tym tygodniu uda nam się przekroczyć tą magiczną barierę, a potem już będziemy lecieli do góry. Za chwilę też wskoczą tutaj informacje odnośnie poradnika do dzisiejszego zakupu Dark Country. No i lecimy z moimi ulubionymi statystykami. To jest 10 tokenów związanych z NFT, które zyskały w ciągu 24 godzin. Jak widzimy, SLP, które wcześniej gdzieś tam dołowało, nawet podejrzewam, z tego co pamiętam, było gdzieś tam w 10 opcjach, które warto zakupić, z szansą na zakupy. Tak samo było, z tego co pamiętam, TLM, Alice fajnie też również podrosło, także z tych projektów gamingowych warto to mieć na uwadze. Lecimy dalej tutaj z tematem. Tutaj projekty z największym wolumenem poniżej 10 milionów. No i z tego co Unique, to jest ta polska platforma, pozostałych tutaj projektów jakby nie kojarzę. Ale to też jest warto zawsze się zapoznać z nimi, zobaczyć, z czym to się je, o co chodzi, może coś ciekawego, może coś nowego, w co warto zainwestować. Natomiast pamiętajcie, że to nigdy nie jest porada inwestycyjna, tak? Jeżeli szukacie porady, to idźcie gdzieś tam do doradcy finansowego. I kolejne tutaj informacje. Macie, że tak powiem, tokeny lub NFT-ki, aplikacje jakieś, które mają, że tak powiem, pod względem social mediów najbardziej są eksponowane, i patrzę, czy mamy jakiś projekt gamingowy, Avegoci, tak, CryptoPunks, tutaj mamy te dwa projekty gamingowe, Rarible, to jest ta platforma, i BakerSwap, czyli swap gdzieś tam z tymi NFT-kami. I kolejne tutaj już teraz z innej strony, poprzez tutaj aktywność w social media, mamy Engina, z takich rzeczy widzicie tutaj już Rari jest na pierwszym miejscu, potem BakerSwap, Teta, natomiast projektów nawet Chilis mamy, które też tam ostatnio sporo właśnie było tej aktywności. Niektórzy mówią, że czy nie za sporo, żeby to można było jakoś tam rozładować. Axis, czyli Axie Infinity, Mana, AnarchyX, także lecimy tutaj dalej z informacjami. Tutaj mamy właśnie coś takiego, to co w ciągu 7 dni mocno spadło, i na łańcuchu Binance'a jest do zakupienia. Widzimy tutaj tą grę, o którą pytaliście, czyli Mist, Alpaka. Mamy te sławetne kamis, na których można miliony zarobić. Mamy naszego Safe Marsa, także prawdopodobnie, tak jak to mówi, to są projekty, które gdzieś tam być może z szansą na późniejsze wzrosty. I lecimy dalej, patrzymy tutaj, informacja o nowych tutaj produktach na blockchainie. Tutaj macie tak wyszczególnione, wszystko podzielone, czyli na giełdy, na jakieś produkty finansowe. Nas interesuje jakby też głównie ten gaming. ETH Fighters, będę musiał się tej grze przyjrzeć. MyDefi Pet, no to jest jedna z gier, która została tutaj u nas chyba i na Discordzie, i na Telegramie.
dodana. Ja powiem szczerze, wcześniej zakupiłem te tokeny od razu, jak zostało przekazane info. No i też już zdążyłem skeszować, także troszeczkę zarobiłem. Patrzę, jeżeli chodzi o te produkty, które są na Binance Smart Chain i pojawiają się na PancakeSwapie, to staram się po prostu w momencie, kiedy będą jakieś fajne wzrosty, od razu się wykaszować. No bo to tak się nauczyłem, bawiąc się na tych różnych farmach Trona, że tutaj raczej większość tych projektów nie ma co dawać wiary, chociaż MyDefi Pet dosyć na razie jak dotąd solidnie wygląda. Być może też zrobię jakiś na ten temat film. Tak jak mówiłem, dzisiaj mamy sprzedaż o godzinie 16, 14 UTC. I też dzisiaj wskakuje film poradnikowy, tak żebyście wiedzieli, z czym to się je. Także zapraszamy na mój kanał. I wystarczy robić krok po kroku, tak jak to pokazałem na filmie. Pamiętajcie, że ta apka jest na telefonie. No i z tego, co doczytałem na Medium, to po prostu za pomocą tej apki, posiadając 7 flow lub tą równowartość, ponieważ tyle kosztuje jedna ziemia, maksymalnie 5 będziemy mogli zakupić. Trąbiłem dosyć często, gęsto odnośnie Ethermoon i tutaj odbywającego się IDO, więc to ma ruszyć za jakieś 12 godzin. Z tego, co widzę, tweet został o 6 rano wrzucony, czyli gdzieś w godzinach 18. Natomiast jeżeli chcecie, to możecie tutaj sprawdzić, jeżeli tutaj startowaliście, do tego, w jaki sposób dalej zakupić ich tokeny. Ja akurat tutaj w tym nie brałem udziału, no, z dwóch powodów. Jeden to przede wszystkim brak czasu, sporo ostatnio mi zajmuje kopanie fiatów, a drugi to też jakby ciężko mi się tutaj odnieść, bo naprawdę sporo różnych gier powstaje, jeżeli chodzi o takie Pokémony. Mamy Revomoon, mamy te różne Battle Pety, Polka Pety i tych petów to naprawdę jest mnóstwo, można powiedzieć. Natomiast one dosyć przyjemnie wyglądają, tak? Można się tym pobawić, ewentualnie gdzieś tam dzieciakom podrzucić do zabawy. Mamy informację od Limpo. Zaczynają współpracę, witają u siebie na pokładzie Colin Dagba z Paris Saint-Germain. Z tego, co widzę, to chyba to jest zawodnik brytyjski. Ja powiem szczerze, go aż tak mocno nie kojarzę, także trzeba się mu przyjrzeć. No ale taka nowość, także dosyć ciekawie to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o Lempo. Coś tam się ruszyło, że warto mieć to na oku. Odnośnie towerów, trzeba pamiętać i tutaj właśnie proszą, żeby zwrócić na to uwagę, że pojawił się w ostatnim czasie scam, który gdzieś tam próbuje imitować właśnie tą gdzieś tam apkę czy Crazy Defense. I zawsze pamiętajcie, żeby to tutaj z właściwych stron. Pamiętajcie, że wszystko się znajduje u mnie na Twitterze, więc macie podane wszystko na tacy. No i nigdy nie podawajcie, nie łączcie się portfelem z niepewnymi aplikacjami, a przede wszystkim nie podawajcie seedów. Niezależnie, czy to apka gamingowa, czy was najbliższy znajomy, czy cokolwiek. Seedy są tylko dla was i nigdy się ich nie podaje. Bardzo ciekawa rzecz. Dzisiaj, jak przeglądałem newsy, dużo różnych jakichś konferencji, natomiast ja wybrałem chyba według mnie najbardziej ciekawą, związaną z gamingiem. Tutaj mamy informację, że odbędzie się o 20. Ja mam nadzieję, że tutaj będę miał okazję ją sobie zobaczyć. Mamy naprawdę ciekawy skład i jeżeli ktoś jeszcze za bardzo nie kojarzy odnośnie gier, co to jest blockchain, NFT, no to naprawdę można sobie wejść i zobaczyć, jak tutaj czołowi deweloperzy będą nam to objaśniali. Axie Infinity będzie, My Neighborhood Alice, As Sychów, on jest tutaj, Sominium Space,
Con Artis Neon District, Elsa Ramon. Zobaczymy, skąd pani Elsa jest, co ona tutaj, czym się zajmuje. Jakiś CBL SLA. Powiem, tej pani nie kojarzę, gdzieś mi się przewijała na Twitterze. Nie wiem, być może to jest jakaś influencerka odnośnie NFT-ków i została tutaj dokoptowana. Zakładam, że tutaj będzie przewaga pań w takim wypadku, bo My Neighborhood Alice, tam CEO, też z tego co pamiętam, to jest kobieta. Odnośnie Ravomon, to zastanówcie się, jeżeli ktoś jeszcze chce zakupić ten token, to być może jest jedna z ostatnich chwil, kiedy ten token gdzieś tam jeszcze sobie dołuje, bo oni wchodzą na TikToka. A jak wiecie, na TikToku ostatnio sporo jest o różnych tutaj kryptowalutach, bardziej chyba w postaci trochę skamów. Natomiast myślę, że to może zrobić hype'a wśród młodzieży, tak? Pamiętacie, jaki był boom na Pokémony? No a tutaj jeszcze dorzucimy Pokémony w formie VR, no to już w ogóle może być petarda. Także myślę, że warto tutaj się zastanowić i ja gdzieś też to mam na uwadze i swoje środki na PancakeSwapie powoli gdzieś tam dokoptowuję do Ravomon i też również gdzieś tam mam na uwadze, że no już przydałby się jakiś taki poradnik i omówienie tego, co tutaj jest jakby w planach, no bo gra powoli nabiera hype'a. Bardzo mamy taką ciekawostkę tutaj z uwagi na Roberta, naszego mistrza krypto koloseum i naszego najlepszego researchera od gamingu, czyli Macieja. Informacja odnośnie krypto koloseum. Dzisiaj wielka bitwa, zemsta za korektę BTC. Zmierzą się Nakamoto i Elon Musk. Także można tutaj odstawiać, z tego co wiem, Robert grube miliony trzepie tutaj na tym krypto koloseum. Mówię to bez przekąsu, bo też gdzieś tam na Telegramie się chwalił. Sprawdzajcie, czy można rzeczywiście jeszcze odebrać tutaj te darmowe środki, no bo jeżeli są jakiekolwiek airdropy, no to zawsze warto sobie z tego skorzystać. Darmowo gdzieś tam potypować, sprawdzić, z czym to się je, być może też tutaj osiągniecie jakiś sukces. No i na sam koniec przypominam wam, kopcie jeszcze raz, kopcie, zbierajcie te LEM. Też mam w planach właśnie film odnośnie planety Binance'a, żeby troszeczkę to omówić, przedstawić wam. Jak widzicie, sporo planów, mało czasu, ale postaram spiąć poślady i tutaj postarać się wam to wszystko przekazać. Myślę, że takim dniem gdzieś będzie piątek, być może weekend, żeby troszeczkę więcej filmów nagrać na kolejny tydzień. I tutaj pamiętajcie, wiem, że już parę osób chyba z grupy na Telegramie z tego skorzystało. Można otrzymywać zakopanie free packi. One są dosyć fajne z tego, co gdzieś tam była informacja. To około chyba 1200 TLM-ów, także można z dnia na dzień troszeczkę być bogatszym, wzbogacić się. No mój maksimum to było gdzieś tam wykopanie 700 TLM-ów, teraz to idzie dużo wolniej niż kiedyś, także pamiętajcie, kopajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy zostaniecie giveaway'a. Na dzisiaj to by było na wszystko. Ja zapraszam jeszcze raz, tak jak mówię, do obejrzenia poradnika, kto jeszcze nie ma okazji. Jeżeli chodzi o Dark Country, pamiętajcie, żeby się rejestrować tutaj z mojego linku polecającego, bo tam też jakieś plusy z tego do mnie wpadną. Mam nadzieję, że jeżeli tam jest jakiś limit do chyba 5 czy 10 poleconych, potem mogę jakieś indywidualne rzeczy z nimi negocjować, więc może jakieś uda się dla was dropy w postaci kart wyciągnąć. No i tak jak mówię,
Jeżeli wierzycie w tą grę, po moim poradniku dostrzegacie w roadmapie jakieś takie rzeczy, które was ujmują. Ja gdzieś widzę podobieństwo trochę do Alienów, trochę do Axie Infinity, więc będę chciał dzisiaj zakupić ten LAN. Na dzisiaj to wszystko. Mimo deszczowej pogody tutaj w Trójmieście życzę miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczyska. Na razie, hea!